Cześć, od nas bardziej lubię książki niż ludzi. W poprzednim kosmicznym filmie przedstawiłam Wam kilka książek, od których możecie zacząć swoją popularną naukową przygodę, a w tym filmie opowiem Wam o kilku biografiach astronautów i pokażę Wam kilka rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Pierwszą rzeczą, która najbardziej zaskakuje, jest to, że przebywanie w kosmosie mówi nam bardzo dużo o życiu na Ziemi. Wspaniałym tego przykładem jest kosmiczny poradnik życia na Ziemi Chrisa Hadfielda. On jako 9-latek podjął decyzję, że zostanie astronautą i od tej pory robił wszystko, by być przygotowanym na dzień, w którym będzie mógł polecieć w kosmos. Po tej książce na pewno inaczej spojrzycie na to, co mówią Wasze pociechy o swojej przyszłości, a po drugie, to hasło bądź przygotowany jest absolutnie rewelacyjne. Bądź przygotowany, bo co ci zależy? Rzeczy niemożliwe zdarzają się bardzo często, marzenia się realizuje, a bycie przygotowanym nigdy nie zaszkodzi. Hadfield pisze o znaczeniu nastawienia, o sile negatywnego myślenia, czyli przewidywaniu problemów i kombinowaniu, jak im zapobiec. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje się sprzeczne z naszą intuicją i z tonami wszystkich poradników, które każą nam myśleć pozytywnie. I jeśli o mnie chodzi, to zdecydowanie wolę to, co mówi Hadfield. Raczej byśmy sobie za dużo nie polatali w kosmos, gdybyśmy mieli astronautów, którzy zamiast przygotowania mieliby pozytywne nastawienie, że jakoś się uda. O pokonywaniu przeszkód i o tym, że nasze dzieciństwo niekoniecznie zawsze determinuje nasze całe życie, świetnie opowiada Scott Kelly, amerykański astronauta, który spędził rok w kosmosie. W przeciwieństwie do Chrisa, Scott nie miał pojęcia, kim chce być, w młodości nawet nie był blisko pomysłu bycia astronautą, olewał szkołę, totalnie nie mógł się skupić, w głowie mu były tylko zabawy i to takie dosyć ryzykowne. Do tego dom, w którym się wychowywał, też nie był łatwym miejscem. Historia Scotta pokazuje, że można długo czegoś szukać, w czym jest się dobrym i że to jest w porządku, i co ważniejsze, że nic nie przekreśla naszych celów, jeżeli będziemy wystarczająco ciężko pracować, żeby je zrealizować. Oczywiście mówię o sytuacjach, w których my sami mamy wpływ na realizację naszych celów i od nas wszystko zależy, bo są rzeczy, których czasami nie przeskoczymy. Wszystkie biografie astronautów są pisane przez tych, którzy w kosmos polecieli, ale cały czas wspominają tych, którzy kosmos nie polecieli, bo tak też się zdarza. Mike Massimino w swojej książce napisał, że to nie lot w kosmos czyni człowieka astronautą. Być astronautą to znaczy być gotowym do lotu w kosmos. Nam się wydaje, że bycie astronautą to taka fajna rzecz. Widzimy to, że przebywają poza Ziemią, nagrywają fajne filmiki, opowiadają o kosmosie. Każdy by tak chciał, ale nie każdy jest w stanie poświęcić 40 lat kariery po to, żeby na przykład 100 dni przebywać w kosmosie, no bo takie są proporcje. A przecież to też nie są lata bezczynnego czekania. Ilość wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które przyswajają, jest olbrzymia. To żmudna, codzienna praca w oczekiwaniu na swój moment. I do tego jeszcze niektórzy się doczekają, a inni nie. Mike uczy nas jeszcze jednej rzeczy, żeby się nie poddawać. Bo Mike Massimino nie był stworzony na astronautę. Był wysoki, za duży, z wadą wzroku, raczej przeciętny w nauce i nie wykazujący żadnych nadzwyczajnych zdolności. Więc jak został astronautą? Wiedział, czego chciał i ciężko na to pracował mimo wszystko. Od cała tajemnica sukcesu. Często o niej zapominamy albo nie chcemy pamiętać i kiedy przechodzimy z nim kolejne stopnie nauki, szkoleń, kiedy obserwujemy, ile wysiłku i pracy wkładał we wszystko, co robił, sami czujemy się mocno zainspirowani i po takiej książce nie przyjdzie nam do głowy, że coś nam się należy, tylko dlatego, że jesteśmy. I ja bardzo lubię to zdroworozsądkowe i poukładane myślenie astronautów. Każda biografia astronauty to ukłon w stronę nauki. Bycie astronautą to ciągłe uczenie się i to jest coś, co możemy i co warto przenieść do własnego życia. Każdy z nich pisze o ciągłym poznawaniu nowych rzeczy, o podejmowaniu wyzwań, o mówieniu tak każdej okazji, łapaniu każdej możliwości. Fajnie to widać na przykład w książce o pierwszych astronautach. O ile lot w kosmos ciągle jest wielkim wydarzeniem, to właśnie ci pierwsi robią ogromne wrażenie, bo nie mieli pojęcia, na co się piszą i co ich czeka. I ciekawe jest też to, że kiedyś, żeby zostać astronautą, trzeba było być pilotem wojskowym, a dzisiaj jest o wiele więcej możliwości, żeby polecieć w kosmos, co z kolei też pokazuje ewolucję NASA. Od organizacji z celami wojskowymi i politycznymi do organizacji przede wszystkim naukowej. Mam wrażenie, że wszystkich astronautów cechuje wspaniała umiejętność przekształcania porażki w lekcję. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, jakiej można się nauczyć z tych książek, no to jest właśnie to. Możesz nie wiedzieć, czy nie umieć wszystkiego, ale masz włożyć cały swój wysiłek w to, żeby się dowiedzieć i nauczyć. Zacisnąć zęby i robić swoje, ale jednocześnie pamiętać, że działa się w drużynie i że nie jest się nikim lepszym od reszty zespołu. Scott Parazyński w swojej książce wspomina o córce, która ma autyzm, o problemach małżeńskich, o trudnościach w pracy w zespole. Pokazuje, że astronauta nie jest superbohaterem, nieskazitelnym i idealnym. Mnie rozbawiła na przykład sytuacja, kiedy Parazyński został wytypowany do misji Rosjan. 2 lata siedział u nich, szkolił się, uczył się rosyjskiego, a po tym czasie oni go wykreślili, bo stwierdzili, że był za wysoki, tak jakby go wcześniej w ogóle nie widzieli. Takie sytuacje to mocna lekcja pokory i tak sobie myślę, że nie każdy byłby w stanie znieść to ze stoickim spokojem. Najciekawszym aspektem takich książek jest zawsze spojrzenie na sprawy ludzkie. Wszystkie codzienne czynności są dużo bardziej fascynujące w kosmosie. Rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, nagle mają ogromne znaczenie. Dzięki temu zaczynamy doceniać drobnostki w naszym życiu. Na przykład Tim Peake w swojej książce nie szczędzi nam szczegółów, przez co mamy momentami wrażenie, że jesteśmy tam razem z nim. To taka wiedza, której nie zdobędziemy w żaden inny sposób. To szczegóły, na przykład jak wydmuchać nos w chusteczkę, jak się ogolić, albo jak obciąć paznokcie, żeby nie zdenerwować innych i dlaczego kruche ciasteczka są zakazane w kosmosie, ale też inne fakty, które dają nam obraz bycia astronautą. Astronauci uczą nas przygotowania, ciężkiej pracy, ciągłej nauki, realizacji celów, niepoddawania się, pokory, pracy w grupie. Ale jest też jedna rzecz, którą warto wziąć dla siebie i to jest zachwyt. Nad Ziemią, nad ludźmi, nad całym wszechświatem. Mike Massimino przyznaje, że kiedy wrócił na Ziemię po swoim pierwszym pobycie w kosmosie, był zupełnie innym człowiekiem. Zmieniła mu się perspektywa,
patrzenia na ziemskie sprawy. Większość z nas nie ma szans, żeby znaleźć się na miejscu Mike'a, więc tym bardziej warto go posłuchać i wszystkich innych astronautów. Każdy ma świadomość, że Ziemia jest planetą, jedną z wielu, że jesteśmy małą częścią wszechświata, ale umiem sobie wyobrazić, jak obezwładniające może być uczucie w momencie patrzenia na naszą planetę z orbity. I po takim przeżyciu wydaje mi się, że wręcz fizycznie niemożliwe będzie przejmowanie się głupotami, tworzenie problemów tam, gdzie ich nie ma, czy przeżywanie drobnostek i traktowanie ich jak spraw życia lub śmierci. W astronautach tkwi cały czas ten dziecięcy zachwyt nad wszechświatem i my powinniśmy się od nich tego uczyć. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Was zainspiruje do sięgnięcia po jakąś kosmiczną biografię. Nawet jeżeli kosmos Was nie interesuje, to od astronautów naprawdę możemy się bardzo dużo nauczyć takich ziemskich spraw. Zerknijcie też na pozostałe filmy. Mam nadzieję, że znajdziecie jakieś fajne książki dla siebie, bo pamiętajcie, w książkach jest więcej.